Cześć, z tej strony Marcin Wierzbicki. Chciałbym Ciebie dzisiaj nauczyć kilku rzeczy związanych z tabelami przestawnymi, tak naprawdę z fragmentatorami w tabelach przestawnych. Mamy tutaj jakąś tabelkę. Otwórzmy szybciutko tabelę przestawną. Wszystkie tutaj dane się zgadzają. W nowym arkuszu stworzymy tabelę przestawną. Pokażmy sobie w danym dziale i zawodzie po prostu pensję. I w tym momencie tabela przestawna, która widnieje po lewej stronie, może być oczywiście w zupełnie inny sposób przedstawiona, w innych tutaj konfiguracjach. Ja na razie tego nie będę robił. Natomiast chcę Ci pokazać, na czym polega użycie fragmentatorów. W analizie w Excelu 2016 masz ikonkę wstaw fragmentator. W języku angielskim będzie to slicer. Po wejściu do tej ikony mamy możliwość wyboru paru parametrów, którymi będziemy filtrować tak naprawdę naszą tabelę. Weźmy sobie dział, zawód i staż. Po wciśnięciu OK fragmentatory pokazują się jako takie okna, dzięki którym po prostu po wciskaniu pojedynczych tutaj przycisków będzie można filtrować bieżący podgląd tabeli. Chcemy w tym momencie zobaczyć na przykład w dziale produkcji inżynierów i w jakich latach pracy oni pracują. W tym momencie każda z tych pozycji jest możliwa do kliknięcia. Oznacza to, że są możliwe do wyboru. Jeżeli tutaj mamy szare pozycje, oznacza to, że nie ma inżyniera w dziale produkcji, który ma staż pracy 1, 2 lub 3 lata. W tym momencie, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć w dziale produkcji na przykład inżynierów i mechaników jednocześnie, z kontrolem trzeba docisnąć mechanika. W tym momencie poszerza nam się tutaj lista. Widać, że w dziale produkcji mamy mechaników i inżynierów. No i w tym momencie widać tak naprawdę te dane. Jeżeli chcemy sobie powrócić do poprzednich ustawień, wyczyszczamy filtry w tym miejscu, wracamy do poprzedniego widoku. Możemy oczywiście sobie sterować położeniem, szerokością, wysokością tutaj tych okien, natomiast jeżeli chcielibyśmy je usunąć z widoku, trzeba po prostu kliknąć na jednym z nich. To jest po prostu obiekt, który po delete po prostu znika z naszego tutaj widoku. Oprócz samych slicerów jest także oś czasu, dosyć fajna opcja. Oczywiście powinna być w tym momencie kolumna omawiająca, mówiąca o dacie jakiejś, tak, w tej tabeli. No i wtedy, jeżeli sobie wrzucimy taką oś czasu, możemy zobaczyć na przykład tutaj jest podgląd w miesiącach, ja wezmę lata. Kogo, powiedzmy sobie, zatrudniliśmy w roku 1999. Może nie tyle kogo, ile jakie zarobki są wśród osób, które pracują na takich, a nie innych stanowiskach. No i każdy rok tu można sobie podświetlić, oznacza to, na przykład 2001 teraz rok, który nie przedstawia żadnych danych, oznacza, że no, takie osoby w tym roku nie były po prostu zatrudniane. Można sobie zmienić podgląd na miesiące, kwartały czy dni. No i w tym momencie możemy oczywiście zmienić wybór każdej z tutaj z tych opcji na własne potrzeby. Także myślę, że tutaj fajnie to można sobie użyć. Szybkie filtry, no błyskawicznie można uzyskać pewne informacje, nie włączając tutaj w samej tabeli filtrów jako pozycji w tabeli przestawnej, w polach tabeli przestawnej. Także na dzisiaj tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.